Kto jest przeciw? Przeciw. Kto się wstrzymał? Nie. Zatem przeczytamy porządek obrad sali przyjętej. Potwierdzam protokół poprzedniej sesji. Protokół poprzedniej sesji był obrony sekretariatu. Każdy się mógł z nim zapoznać, przeczytać go. Zgłaszam propozycję protokołu przyjętego przez głosowanie bez jego odczytywania. Kto jest za przyjęciem, bez odczytywania, proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Boję radnych.
90 przeciw, zatem uchwała została większością głosów przyjęta. I przechodzimy do punktu 6. Zamknięcie dzisiejszych obrad. Przepraszam, ale to jakoś trzeba powiedzieć jeszcze raz. 6 plus 5, 11 plus 2, 13, a radnych jest 14. To proszę o odrzucenie. No. Krótko i na temat.